Witam, dzisiaj chciałbym przedstawić polską maskę SR1. Jest to, jak widać, dosyć nietypowa maska. Maska z ogromnym kapturem, jak widać, z pianką z przodu i z takimi zawiązaniami z tyłu. Maska przeznaczona dla rannych w głowę, tak aby za pomocą tych pasków można było je sobie rozmiar maski do swoich potrzeb dostosować. Maska pochodzi z 1982 roku. Oczywiście firma Faser, jak wszystkie polskie maski przeciwgazowe, te starsze. Tutaj spróbuję ustawić. No i właśnie na dole rozwinęło nam się coś takiego. To jest taki pasek gumowy do uszczelniania, tak jak widać, do uszczelniania szyi, więc się wiązało i tak samo z takiego samego materiału jak paski z tyłu były robione te paski, końcówki pasku, dookoła którego szyi się wiązało, no i uszczelniało się tym samym maskę. Maska nie była jakiegoś konkretnego rozmiaru, tutaj powinno być, jeżeli miałaby rozmiar, nie ma. Maska została pożyczona od kolegi, za co bardzo dziękuję. No i o co jeszcze o tej masce można powiedzieć? Maska powstała w PRL-u. Jest wykonana na podstawie OM14, czyli tej naszej słoniowej maski uniwersalnej. Maska w bardzo dobrym stanie. Troszeczkę przebarwiona z tyłu, ale ogólnie nie można się do niczego przyczepić. Nie mam do niej ani filtrów, ani torby. Ale wszystko wyglądało tak jak w standardowym słoniu, więc z tego odcinka to byłoby na tyle. Maska SR1 dla rannych w głowę. To byłoby na tyle. Cześć.